szybki strzał z Anią Bieniec. Przegrany finał czy wygrany mecz o trzecie miejsce? Wygrany mecz o trzecie miejsce. Największy obibok na siłowni? Następne. Kto się zawsze spóźnia, a kto przychodzi dużo wcześniej na treningi? Spóźnia się... Szwedzi się spóźniają. A dużo wcześniej przychodzi zawsze Sebastian Kowalówka. A ile Piotr Sarnik bierze na klatę? A z 80. W szczycie formy. Bouldering, prowadzenie czy wspinaczka na czas? Prowadzenie. Siłownia czy bieganie? Siłownia. Który klub ma najlepszych kibiców? Oświęcim. Twój życiowy wzór, autorytet? Tata. Wolne ciężary czy maszyny? Wolne ciężary. Kto miał największy wpływ na twoją obecną karierę? Wiele osób. Myślę, że na pewno rodzice i trenerzy, których spotkałam w życiu. A ze świata już takiego dorosłego, e, hokejowego, to myślę, że to trio. Czyli Piotr Salnik, Krzysiek Majkowski, i Grzegorz Klich i Tomek Kurzawa. A gdyby, no. Kwa czyli kwartet. A gdyby nie sport, to gdzie byś się dziś widziała? W medycynie. W pracy z dziećmi najbardziej lubię. Poczucie. Nie, spontaniczność chyba. A kto najbardziej tryharduje na treningach, także wiesz, ty każesz robić trzy serie, a on chce cztery. Beza. Najważniejsza cecha idealnego kapitana drużyny: elastyczność, um, uważność, komunikatywność. A ulubiona drużyna hokejowa, cały świat. Tempa. To się mówi Tampa, czy... Tampa jak mówię, Bay, Tampa Bay. Jakoś tak. tak. Tampa Bay light. No tak. to co? Obibok największy. Naprawdę mam mówić? Masz pomidora. <śpiewanie> Pomidor! <śpiewanie> to była Anna, bieniec, Szybki strzał. Dziękujemy. <śpiewanie>